Zbigniew Zamachowski 57L i Monika Zamachowska 46L. Mają powód do świętowania. Aktorowi udało się dogadać z byłą żoną Aleksandrą Justą i obniżyć alimenty na czwórkę ich: dzieci, Bronisławę 17L, Marię 24L, Tadeusza 19L i Antoniego 21L. Reklama Zamachowski od sześciu lat co miesiąc musiał płacić 18 tysięcy złotych, po 4,5 tysiąca na każde dziecko, tak w 2012 roku zadecydował sąd. Aktor był wówczas jurorem w show TVP Bitwa na Głosy i zarabiał 10 tysięcy złotych za jeden odcinek. W ostatnich latach jego sytuacja materialna znacznie się pogorszyła, i wypłacanie tak dużych alimentów było dla Zamachowskiego i jego żony Moniki poważnym problemem. Boję się, że pewnego dnia nie starczy nam na jedzenie. Praktycznie wszystko, co mamy, wydajemy na zobowiązania Zbyszka i prawników, a zdarza się, że prosimy o pożyczki znajomych albo rodzinę, mówiła Monika w wywiadzie. Dla tygodnika na żywo. Sytuacja była już tak dramatyczna, że do drzwi aktora zaczął pukać komornik. Teraz wygląda na to, że zaciskanie pasa dobiegło końca. Sąd w Pruszkowie zadecydował bowiem o obniżeniu alimentów. Zamachowski będzie mógł legalnie płacić dwanaście tysięcy złotych miesięcznie, po trzy tysiące na każde dziecko. Aktor nie musi się obawiać. Że zostanie zajęta jego pensja z Akademii Teatralnej. Dodatkowo jego alimentacyjne zaległości zostały zredukowane do około 60 tysięcy złotych. Czytamy w dzienniku fakt. Nadchodzące święta będą, więc dla zamachowskich, wyjątkowo radosne. Zobacz więcej materiałów.